Zwłaszcza, że Spadino zna całą strukturę. Nie krzyw się tak. Strukturę? Chodzi o to, że Pola już znała się z nami od dawien dawna, więc... No właśnie. Świetnie. Ja nie mam z tym problemu. Chodzi o to, że nie wiemy, kto ewentualnie może tutaj robić problem. To prawda, ale z drugiej strony może... No to znaczy opcje są dwie. Jedna opcja jest taka, że gdyby ta informacja o dołączeniu do nas Poli, o przedstawieniu jej jako pełnoprawnego członka rodziny, którym jest już tak naprawdę od dawna, ale niewiele osób o tym wie, mogłaby spowodować dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że jeżeli ktoś z zewnątrz dowiedziałby się o tym, trochę odsunęłoby to podejrzenia od tego, że po prostu wozimy się razem. A druga opcja jest taka, że ktoś po prostu bardziej by zaczął węszyć, ale nie wiem, czy coś konkretniejszego by wywęszył. Słuchaj, słyszałem, że z White'em gadałeś. Tak. Czemu go tak wtajemniczyłeś? Dziękuję za dziecko. Dlaczego? No właśnie się zastanawiałem. Bo jest najbardziej rozsądny z waszej trójki. To u kogo znasz? Boli, co? Nie boli, jest, to tylko jest, słowa. Jest popoprany. Ale jako jedyny wziął, wykonał telefon i przyjechał do mnie. I powiedział, że czegokolwiek bym nie zrobił w tym przypadku, to będzie za nią chodził jak cień i pilnował, żeby nic jej się nie stało. Pola cały czas była ze mną i z Felipe. No. Ale jutro by nie była. Pojutrze by nie była. Dobra, to ona, ale wiesz, że... Nie wiem, mnie nigdy nie porwali. Co tak szczerze grozi? Powiedziawszy, od momentu, jak tutaj przyjechałam, wiele razy mi mówiłeś, że coś mi grozi i w sumie ani razu mnie nie złapali. Bo ja, panowie, chciałem wam tylko przypomnieć, że tak naprawdę przyjąłem was do siebie jak do własnego domu. A o to naprawdę trzeba się postarać. Bo własnemu przyjacielowi prosto w pysk potrafię nakłamać wasz temat. Nie uważacie, że coś tu jest nie tak? Ja nie uważam. Bo nic... Po prostu nikt miał tak o... Tak naprawdę tutaj nie gra. Nikt o nas miał nie wiedzieć. Wiedziałem tylko ja, Felipe, Pola i ty. Dlatego też... Nikomu nie mówiliśmy White'owi. Ani nie wiedzieliśmy, że ty chcesz wiedzieć też, kto u nas gdzieś tam jest w strukturach rodzinnych. Chcieliśmy White'a wprowadzić w to na pewno, ale stwierdziliśmy, że to jeszcze nie jest dobry moment. Chcieliśmy poczekać i przepraszam cię, Michael, bo... Poczekaj. Aha. Przede wszystkim było mówione, że tylko... Przyjedź na obserwatorium, możliwie jak najszybciej. Przyjedź. Przyjedź. Przede wszystkim to ty mówisz, że tylko nasza dwójka ma o tym wiedzieć i to był główny argument, dla którego nie mówiliśmy o tym White'owi. I test zdaliście w 50%. Bo to, co was poprosiłem, zrobiliście perfekcyjnie. Ale? Ale nie zachowaliście rodziny. Nie uważam tak. Przyjdzie zaraz White i wam wyjaśni. Michael. Ja nie tak jak mówię, nie zrozumcie mnie źle. No właśnie, to nie do końca wiem, co ty chcesz tym uzyskać tak naprawdę. Mogłeś z nimi porozmawiać, jeżeli się dowiedziałeś, tak? Niby, że jest tak naprawdę wysoko w hierarchii, czemu z nim nie porozmawiacie, czy on w ogóle cokolwiek ale wie. Ja się o tym dowiedziałem dopiero przed chwilą. No nie dzieje się. Kiedy White nie odbiera telefonów, mimo że prosiłem go, żeby zawsze odbierał telefony, a uważam, że decyzja o tym, czy mówimy to White'owi, czy nie mówimy, to jest kwestia grande i moja. Prędzej czy później by się dowiedział. Ale na razie wyznaczone przez szefa, przez Dona, zadania wykonywał perfekcyjnie. Myślę, że ta wiedza nie byłaby mu na tę chwilę do niczego potrzebna. Ufamy mu, oczywiście, to nie jest tak, że mu nie ufamy. Mieliśmy my między sobą, Michael, umowę, że nie mówimy o tym nikomu. My dotrzymujemy słowa zawsze. I za to jestem wam wdzięczny. A teraz jest sytuacja, w której nasz człowiek, John White, człowiek, z którym znamy się od wielu miesięcy, człowiek, któremu ufamy, człowiek, który ufa nam, człowiek, który mówi, że nie chce się wtrącać, teraz jego zaufanie jest zachwiane. Niedobrze się stało.
Właśnie. Chciałem też o tym porozmawiać. Jesteś przekonany, że mamy kreta w rodzinie? Nie dam sobie ręki uciąć. Bo ja zaczynam... Zaczyna mi się wydawać, że... Że raczej nie ma takiej osoby i... Na szczęście na nikim się nie zawiedliśmy. Wiesz, dlaczego mam takie wrażenie, że może być kret w rodzinie? Bo Spadino zaczął dziwnie wypytywać o przeróbkę coraz częściej, gdzie nie robił tego od dłuższego czasu. A zaczął wypytywać w momencie, kiedy wy dostaliście klucze. Dobra, a często jesteście na przeróbce? Ale wiesz, że nikt z naszej rodziny... No, mieliśmy teraz przerobę. Bo was o to poprosiłem. Tak. Ale tak jak ale mówię, wcześniej... chodzi mi o to właśnie, jak często bywacie na przeróbce. Dokładnie to chłopaki. No, bardzo często. No właśnie. I też wiecie, jak Spadino prawdopodobnie jak przyjechaliście, proponował swoje usługi, jak zwykle. I co zrobiliście? Odpowiedzieliście mu, że nie ma problemu, że będziecie mu sprzedawać? Czy jak to w ogóle wyglądało? Bo... Tak, zaproponowaliśmy mu, że sprzedamy mu liście. I co sprzedaliście? Bo jak to w ogóle wygląda? Nie, bo on powiedział, on skłamał, że nie ma dostępu do przeróbki. Ja bym nawet, nie wiem, może wkręciła kogoś z was do firmy, nawet niekoniecznie by ta osoba działała, ale było, że, nie wiem, że pracuje. Nie. Znaczy, chyba, że chcesz ewentualnie wrzucić do firmy, to już tak bardziej decyzyjnie w kwestii firmy. Nie, no bo chodzi ale o to, mam żeby inny wiesz... plan na Spadino. Jaki? On już i tak wie za dużo. Dajmy mu to, czego chce. Czyli? Niech się dowie, że jesteście pełnoprawną organizacją. Ale wiesz, że on od razu weźmie ich jako wrogów, w sumie nas, bo no, on już taki ma ich jest. Za wrogów. No pewnie tak. Znając jego. Jakim księdzem? Wiecie dlaczego? A, wiem już. Bo ja byłem na tym spotkaniu, które mieliście umówione. I wiecie, kogo Spadino ustawił w jednym miejscu? Ciebie? Nie. Kogo? Mojego byłego człowieka. Z moją bronią. Z bronią, z której któryś z was nie wyszedłby cało. W sensie twój człowiek był, czyli tak jak ty byś był. Nie, to był mój były człowiek. Tylko i wyłącznie ze względu na sympatię do Spadino. Moment. W cudzysłowie. To... Jeszcze raz powiedz, byłeś na tym spotkaniu tam? Osobiście? Niedaleko. Niedaleko. Skąd wiedziałeś, że to spotkanie ma miejsce i gdzie? Bo wysłałeś mi GPS-a. Ty albo Grande. Teraz ja już nie pamiętam, który z was. Serio, myślisz, że wypuściłbym was tak po prostu na spotkanie ze Spadino? Bo oszalałeś. O kurczę. Grubo. Tylko, że nie wzięli jednej rzeczy pod uwagę. Jaki? Że jego człowiek mierzył do was, a ja mierzyłem do jego człowieka. Ciemnie teraz mi się wydaje. A mój dobry przyjaciel mierzył do Spadino. Czyli teren był zabezpieczony. Plata o plomo. Przerwy pomiędzy słowami zdaniami trwają no, dobre może. Kilka minut. Tak Spadino ma grupę, która ma tylko i wyłącznie jeden cel. Się wątek. Knucie zacznie zastrzelić. Mówić tak jak on. Triggeruj tego psa 2 złote i 80 groszy. Słuchaj. Na razie może mieć podejrzenia. Ale żadnych dowodów na nas nie ma, jeśli chodzi o działalność na przeróbce. Wystarczy, że zapał was na zbiórce. Mówisz, masz skrzydła, tak? Bo spadochronu nie brałem. Spokojnie, zobacz. Tego ci właśnie powiedziałem, że nikt nie może tej pompy zobaczyć. O nie! Co się stało? Majce ostatnio pokazywałem moją pompę. Chciałeś się pochwalić? Ale mówisz o tej pompie w szafie, czy o tej pompie w spodniach?
Spodniak. No to ładnie. Nie ma w takim razie niebezpieczeństwa. Ślepakami nabita. Tak. Żartuję, Granduś. Ślepakami miasta nie zwojujesz. Żartuję, Granduś. Ja ci powiem tak. Tłumik jest wykonalny. Ale tylko pod jednym warunkiem. Że nie będziesz z nim biegał po mieście jak poparzony. W życiu. No. Słuchaj. Dasz mi gwarancję? Oczywiście. No nie poruszyłeś mnie tym, oczywiście. Na specjalne okazje będzie wyciągany tłumik. Obiecuję, no zawiodłeś się na mnie przez ostatnie 3 dni. Może kilka razy tylko, ale... No nie grasz do dobrej bramki, powiem ci. Taki delikatny samobój, chyba w obronie grałeś. Dobra, Spadino ma tłumik, a ja mam być... No jak? Zobacz na mnie i pozwól na Spadino. Nie no, żartuję no. Sobie, przecież wiesz, że... Pojedziesz, Grandę, ze mną w jedno miejsce, dobra? A coś masz dla mnie? Czy ja zawsze muszę mieć coś dla ciebie. Już się przyzwyczaiłem. Tego złotego nie mam. Nic nie mam. Złoty SMG nie mam. Tylko jeden. Szefie, a ja mam pytanie, kiedy szef coś wpłaci na konto rodziny? Płacałem. Okay. Dolara na otwarcie konta. Było tak, było. Sprawdzałem, czy safe działa. Serio? Wpłaciłeś dolara? Tak. To jest aż od katana, to co, czy myślałeś, że to ja? Tak, to co teraz, to jest właśnie za 6, no. Stój! Co się pyszczysz? Halo. Uważaj, bo twój czas nadejdzie. Co to policja? Śmieszny chłop. Ty. Potrzebuję 10 tysięcy na szybko. A ilu osobom możesz podpisać to? 1000 mam. No to brakuje jeszcze 9. Dobra, czekaj. Mam 10 w tym. Ile brakuje? 10 tysięcy. Brakuje ile? 15. Ilu brakuje? 15, on ma jeden, my potrzebujemy jeszcze 14. Jeszcze 10. To co się głupo pytam? Ty łysy. O ty chamie. To ty z tego Bentleya? Nie, gdzie? Jakiego Bentleya? Mnie nie chcę na Bentleya. A na co ci stać? Słucham? Na taki ci stać? Na to tanie jest. Ile? A no, dużo. To dużo czy mało? Dużo. Ile? No to nie mogę powiedzieć, bo dostałem za robotę. Jaką? A to nie mogę powiedzieć. A pan z policji? Pod kogo? Z policji? Wysiadaj pan. A nie tutaj. Gdzie na ulicy, na środku? No blachę ma pan na klacie. To przykrywka jest. Jestem bandytą pod przykrywką. Tego Bentleya muszę zobaczyć. Na lewo. Tam. Za urzędniczą. Nie wiem. No whisper target found. Dobra. Oj! Co pan? Zabił pan ich? Ja.
Ale ładnie na moja ekipa jak z dwóch stron zajechała. Słucham? GPS-a mi wysyła, wysyła mi tego GPS-a. Tak, no ja zaraz będę na urzędniczej. Wysyłaj mi GPS-a. Dobra. Od razu, na razie, cześć. Minęliśmy. Ała! O. Słucham. Opuść ten samochód w trybie natychmiastowym, jak jesteś w stanie to zrobić. O Jezu. Gdzie jesteście? Gdzie jesteście? Wyślij mi GPS-a. Wyślij mi GPS-a od razu. Dobra. Będę jechał do domu zaraz. Wyskakuj z góry, zobacz, a tyle na twojej ręka, masz kulę w łeb. Pakuj, pod ścianę. Co jest? Na szyję. Prawa, lewa. W trzech miejscach byliśmy różni, a za każdym razem przyjeżdżali, a tamte chamy. Ten się uważa, głupi jestem czy co? Spokojnie, spokojnie. Cały czas byliśmy w okolicy urzędniczej. Znasz jezioro Vincenzo Veloce? Znam. Gdzie jest? Po drugiej stronie wyspy. Gdzie? W którym miejscu? Północ, południe, wschód, zachód? Północ. Tak, znasz? No i co? Jezioro Veloce. Wszystko okej? Okay? Tak. A co to jest? No, myślałem, że kolega. Ej, drugi numer mój musicie mi dać jeszcze. Moją kartę drugą, kradzioną. Tak? Mhm. A ona się zaczyna 016240? Dlaczego w ostatnich masz dzwoniony do policji? 911. Bo to jest ta karta kradziona, nie? Mamy kreta! Ale wiecie, że... Ty... No i co? Źle zaprawiłeś. Musisz jeszcze raz. Musisz wsiąść i wysiąść. Teraz wysiądź.